Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jak widzicie, znowu jesteśmy na jednym bloku w Minecrafcie, ale jest to jakby drugi sezon, można powiedzieć, tej gierki, ponieważ mamy tutaj udostępnionych dużo więcej możliwości, słuchajcie, i lepsze rzeczy będziemy mogli odblokowywać. Także oglądajcie filmiki do końca, jeżeli chcielibyście z tego serię, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie 15 tysięcy łap do góry. Jeżeli tyle będzie, to jutro nagramy kolejny odcinek właśnie z tej mapeczki, także koniecznie zostawiajcie łapy do góry i subskrybujcie mój kanał, ponieważ możecie wygrać paczkę z Vitoshopu. Teraz macie na ekranie osobę, która wygrała. Wchódź do siebie na kanał na dyskusję i sprawdzaj, bo tam na pewno do ciebie napisałem. No i słuchajcie, a my lecimy. A jeżeli chcecie coś fajnego z Vitoshopu, to też możecie wpaść na Vitoshop.pl, bo jest epicki komiks na przykład. Dobra, no i mamy jeden blok, który musimy pierwszy zniszczyć. Ja się boję, co się stanie, bo my tu w dwójkę stoimy. Dobra, Bella zebrała dirta, więc możesz Bella powoli rozbudować, ok? Oj, oj, świnka była, było jedno. Poleciała. Poleciała biedna. Dobra, rozbuduj teraz. Jak widzicie, tutaj mamy fajne możliwości, bo mamy until next biome, czyli mamy pokazane, ile musimy wykopać tego dirtu, żeby zdobyć kolejny biom. I też mamy po prawej stronie statystyki, czyli ile bloków wykopaliśmy i ile mamy kasy. Za każdy blok mamy jeden kasy. Nie masz więcej bloków? Nie, ty jeden zebrałeś, a drugi spadł. A ja mam trzy, dobra, faktycznie, dobra. Okej, pyk. Pek, o, no już, słuchajcie, robi się coraz lepiej tutaj u nas. Dobra, już powoli rozbudowujemy. Ostatnie odcinki z tego, jak mieliśmy tą pierwszą mapkę, bardzo, bardzo wam się podobały i miały bardzo dużo wyświetleń. Także liczę, że ta seria również wam się spodoba, bo tutaj naprawdę dużo więcej rzeczy będziemy mogli zrobić ogólnie, więc to jest naprawdę fajne. Możesz mi dać to, albo w sumie nie musisz mi tego dawać. Jeszcze nie. Bo z tego deski zrób ogólnie, nie? I zrobimy już sobie crafting od razu. No, koniecznie. Ja tutaj go postawię. Dobra, i zrób teraz deski i możesz zrobić, bo ja killów potrzebuję, więc możesz zrobić killów i mi rzucić go, tylko nie zrzuć go proszę na dół, okej? Okay? To jest moja prośba, żebyś nie zrzuciła tego killofa na dół, bo wtedy będzie po nas. Nic tu już nie zrobimy nigdy w życiu. Dobra, uwaga. Dawaj. Uwaga. To ja to tak po swojemu. Patrzcie zrobię. Na to. Już. Ale ty go zebrałaś, musisz bardziej się odsunąć i mi tutaj wyrzucić. Już. Nie, no znowu pod siebie wyrzuciłaś, odsuń się trochę. Bo ja się boję. I rzuć to do przodu do mnie, dawaj Bella, uwaga. Trzymajcie za Bellę kciuki, 3, 2, 1. A ja nie mam na wyrzucanie, ku. Już. No ty go wyrzucasz pod siebie cały czas. Dobra, mam go, okej. Okay. Udało się, dobra, kopiemy, słuchajcie, teraz stone'a. No i fajny jest ten licznik właśnie u góry, który mamy, który pokazuje nam, ile musimy wykopać, żeby dostać się ogólnie do tego, do kolejnego biomu. Ej, no czemu nie sprawdzić? Ej, nie, bo ją się niszczy jakby. Co dostałaś? Pokaż. Jedzonko, człowieku! Dwa jabłka, chleb, ryby. Jak masz dirta, to możesz go tutaj postawić gdzieś i stwórz skrzyneczkę i postaw gdzieś skrzynkę, okej? Okay? I się odsuń trochę, bo mi zabierasz wszystko, co ja wykopię. Nie mam dirta. teraz powinnasz mieć już. Nie, jednego mam dirta. No dobra, no to postaw go gdzieś i ogólnie rozbuduj troszeczkę wyspę, ale samym dirtem. Nie dajemy w ogóle stone'a, bo nie chcę go tutaj marnować. Dobra, ja postawię tutaj i tu koło craftingu możesz położyć chesta zrobić, okej? Okay? No i teraz daj mi jeszcze jednego kobla, bym poprosił, i patyki. Dobra, tu trzymaj, mam dawaj. 10 aż patyków. Ale fajnie, słuchajcie, że od początku właśnie tutaj rozbudowujemy. I masz kobla. Ej, nie mogę. Ej, patyki chyba mi się nie zebrały. Masz się dalej? Czekaj, mam patyki, ale kobla wziąłeś. Kobla mam, daj patyki. O, dobra, mam, okej. Okay. Dobra. Dobra, bo muszę lepszy kill-off sobie zrobić i żelazo wydobędziemy. I ogólnie jest taki plan, żeby tą wyspę teraz bardzo ładnie zbudować. Nie tak jak w ostatnim sezonie, no, że my zbudowaliśmy taką okropną wyspę, słuchajcie. O, skrzynkę. O, dobra, jakieś rzeczy fajne. Dobra, ziemniaki i węgiel, spoko. Taką brzydką wyspę, tylko teraz zbudujemy ją normalnie z dirta, a jakieś takie epickie rzeczy to już będziemy sobie budowali z kobla i tak dalej, więc będziemy starali się, żeby ta wyspa była bardzo, bardzo ładna. Także słuchajcie, wiecie, musicie to uszanować w sensie i docenić. Nie! Stój, świnko, stój. Krowa nas spadła, świnia zaraz spadnie. Nie, ja spadłem! Nie. Ojejku, spadłem, ale mi chyba wróciło. Tak, lałcuj się, bo zaraz świnia spadnie. Bo brakuje, żeby spadła. Dobra. Ale nie stój na moim bloku. Już, już. Ej, stój, rozumiesz, tej. Dobra, jak ona się... Owca, owca. No owca, dobra. Z tej skrzyni nie, nam wypadła... poleciała świnka, ty moja siekierę kochana świnko. Mamy. Świnia nam poleciała. Ty, ja się boję trochę. I już ten, nie żyje. Nie ma jej z nami. A chcieliśmy ją jakoś nazwać. Napiszcie rip chrumka. Chrumka. Bo tak się miała nazywać, rip chrumka. Słuchajcie, bo nie ma już chrumki z nami. Nie,
Edita źle. Chrumka poleciała, ale może drugą odzyskamy jakąś, to zrobimy tutaj. Ale rip Chrumka, możecie pisać teraz w komentarzach, słuchajcie. My zbieramy, mamy jakieś dynie, okej, okay. Mamy też drewno, przydałoby się zrobić ogólnie popycha. Siekierkę. Owca, nie denerwuj mnie. Ona chce kopać. Owca, nie denerwuj mnie, dobra. Ja mam dużo drewna. No to dobrze ogólnie. Możesz, jak masz dirta, to możesz rozbudowywać wyspę. Nie wiem, masz, ale okay. Nie mam, już bym to dawno robiła. Okej, okay, to ja tutaj mam troszkę... Diament! Oh my god, dobra, dam ci, mam jednego dirta, weź sobie. I teraz tak, co my tutaj mamy? Diament, to musimy mieć żelazo ogólnie. Co? Kichłam. Jejku, ja nie wiem, co się działo, się śmiejesz, kicha, że nie wiem, o co chodzi. Co ty robisz w ogóle? Owca, posuń się, bo nie mogę postawić piecyka. Dobra, mamy piecyk, okay. Przepalimy sobie żelazo, żeby wydobyć, słuchajcie, diamenciki. Będziemy mieli pierwszego diamenta, epicko, dobra, jedzenie będziemy wrzucali tutaj. A zobacz, mamy siekierę nawet, nie wiem, czy słyszałeś. No widzę, ja już też, aha, to ja zrobiłem sobie z tą nową, okej, no dobra. Wrzuciłam jeszcze deski, jakbyś chciał. Dobra, dobra, okej. To teraz musimy na razie, słuchajcie, wydobyć to, ten diamencik, ale mamy tylko jedno żelazo. No ej, nic nie zrobisz, musisz, nie, łopatę bez sensu. I łopatą? No tak, ale nie wydobędziemy, stracimy ten diament, stracimy. Ogólnie. Bo popatrzcie, nie mamy drugiego żelaza. No trudno, tak jeszcze nie było, a że my tak trzy sztuki potrzebujemy, no dobra. To nic z tą nowym, słuchajcie, to kopię i tego nie wykopię prawdopodobnie, więc... No, i przepadł nam diament, a byłoby tak pięknie w tym odcineczku. Dobra, mamy drzewko, będziemy mogli sadzić drzewka już tutaj, więc fajnie. Tak, tak. Dobra, teraz tak, wydobędziemy troszeczkę tego. Co tam, owca sobie chodzi? Ogólnie możesz sobie zrobić, masz kilof ogólnie, no dobra. Bo jak ja będę tutaj rozbudowywał, to ty możesz wtedy ogólnie sobie kopać, nie? Kilof drewniany. Dobra, do kolejnego biomu zobaczcie, jak dużo potrzebujemy bloków wydobyć. Dużo, na razie to jest, mamy tego bardzo mało. Więc tych bloków naprawdę bardzo dużą ilość musimy wydobyć. Jeszcze też pada, jak ja nie lubię, jak pada deszcz ogólnie. Dobra, i teraz tak, mamy 8 dirta, więc możemy tą wyspę naszą jeszcze rozbudować sobie troszeczkę. Także zrobimy sobie tak. Pyk i pyk, dobra. Taki kwadrat robimy, czy jakoś inaczej masz preferencję na tą wyspę? No jak chcesz, żebym nie spadła po prostu. To nie ma takiej, nie ma takiej opcji, żeby zrobić taką wyspę, żebyś ty nie spadła, bo w którymś odcinku na pewno spadniesz. Żelazo, weź się wydobyć. A, żelazo ty nie wydobędziesz, dobra, to ja wydobywam, okej. Okay. Ale zgrany team, dobra, dawaj. Vito team normalnie, dobra. Zaraz będziemy mieli 3 żelaza już, także spoczko, dawaj, możesz kopać dalej. Ogólnie. Mamy też wodę i mamy drzewka, możemy sadzić, więc troszeczkę musimy rozbudować tą wyspę, żebyśmy zrobili sobie taki las ogólnie, no. Na którym będziemy mogli zasadzić te nasze rzeczy. Sobie... Dobra, ja sobie zrobię jeszcze lepszy kill-off, ten żelazny w sumie, bo mam. Dobra, okej. Okay. A ty stone'owy możesz sobie zrobić. Tak, zrobię stone'owy, bo też... Dobra, ja tutaj wydobędę trochę tego. Daj dwa. Mam stone'a dużo. Podziel się. Mam tylko... jednego. Dobra, okej. Okay. Tutaj sobie to wydobędziemy jeszcze. O, żelaza teraz dużo wypada, także spoczko. Już 103 bloki wykopaliśmy. Jestem ciekawy na koniec serii, ile będziemy mieli wykopanych bloków, bo to może być naprawdę coś fajnego, jak będziemy mieli, nie wiem, 10 tysięcy bloków wydobytych. To będzie, to byłby hardcore w ogóle. Hop. Czego się boisz? Budowania? Spadnę teraz. Teraz nie spadnę. Boję się bardzo. Nie bój się. O, mamy diament pierwszy. Jest, mamy pierwszy spadnę. Diament. O, i drugi. Nie. Ale nice. No co ja z tym blokiem? Nie spadnij tylko. Dobra, dobra, okej. Tu źle postawiłam. Ciemno się zrobiło, jakieś torcze by się nam przydały, torcze. Nie? Ale węgiel był, więc... tak, zaraz ja zrobię torcze ogólnie. Oddawaj węgiel. Dobra, idziemy zrobić torcze, słuchajcie. Dobra, to ja mam tutaj wszystko, więc nie muszę tutaj kombinować za dużo. Dobra, zrobimy sobie 8 torczy, to powinno wystarczyć nam. I postawimy sobie tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj, dobra, jest super. Jeszcze trochę. O, krowa! Krowę stworzyłam! O, jest, krówkę mamy, dobra. Chodź, spoko. Dla nich to będziemy musieli koniecznie zrobić jakąś zagrodę. I to taką dosyć dużą, bo tych zwierząt, jak ja pamiętam, bardzo dużo ich się pojawia ogólnie. Więc na to trzeba zwracać uwagę ogólnie i właśnie trzeba zbudować dużą zagrodę po prostu dla nich. Okej, no tutaj dobra, wydobywamy ja tutaj jeszcze. Poszerzam to wszystko. Dobra, o, poszerzaj. Tak, 2 owce już mamy. Także niedługo łóżko może uda nam się zrobić. Tylko potrzebujemy więcej żelaza, żeby zrobić nożyce. I fajnie, byśmy mieli już łóżko, więc powoli moglibyśmy jakiś mały domek budować sobie tutaj.
Więc to by było spoko w sumie na pierwszy odcinek tyle rzeczy ogarnąć, byłoby fajnie. No wiem, dobra. Ale jeszcze za mało miejsca, bo one spadną. Ja myślę, że w ogóle dwie wyspy możemy zrobić. Jedną dla ciebie, jedną dla mnie. Kolejna krowa! Co ty na to, Bella? No możemy. Żeby podzielić te nasze wyspy jakoś. O, żelazo. Co ty na to? No spoko. Co wy na to, słuchajcie? Możemy to zrobić w kolejnym odcinku. Zrobimy taki płot tutaj i podzielimy wyspę na damską i męską. Oho. I zobaczymy, kto lepiej tutaj sobie poradzi. Tylko, że wydobywać możemy z jednego bloku, no właśnie. Ale to i trudno. Będziesz zabierał lepsze bloki. Będziemy się. No to nie, to w środku zrobimy strefę neutralną. Do. Taką. Co ja cię nie znam. Dobra, mamy pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Budujesz? Tak, już tutaj mocno rozbudowałem, na. Krowa spadnie! Nie, może nie spadnie. Spadnie na bank. Okej, okay, dobra. I teraz tak, ja posadzę tutaj kilka tych drzewek. Oj. Niech one sobie rosną. No. Okej, okay, dobra, będziemy mieli więcej drewna. A tutaj przepalimy już żelazo. Nie ma żelaznego, ty musisz. Dobra, to ja diamencik wydobędę bardzo chętnie, bo już mam dwa. Trzy nawet! Nie! To już można zrobić, to słuchajcie. Wiesz, co to znaczy? Epicki kill-off. Uwaga, no, diamentowy kill-off. No, no i nice. Mogę ci dać żelazny teraz. Daj. Proszę bardzo. Daj mi chętnie. Dobra, okej, okay, mamy jest? Tutaj jeszcze drewno. No, wyrzuciłem ci, podniosłeś go. Tak? Tak, zobacz w ekwipunku. Dobra, okay. Złota troszeczkę mamy, to później też nam się może przydać. Okej, okay, tutaj sobie wydobę. Ej, teraz tym diamentowym to leci tak szybko, słuchajcie. I tak szybko się kopie, że masakra. Ej, lawę mam. Super, dobra, okej, okay, pyk. I wodę. Mamy dwie sztabki żelaza, więc możemy zrobić nożyce i możemy powoli zbierać z owiec już, słuchajcie, wełnę. O, to fajnie. Dobra. Cyk, hop, okay. Jeszcze tu. I z drugiej owieczki, pyk, dobra. Ile mamy? 3, 3. Ej, możemy łóżko zrobić. Mogę ci spoko. Dać 3 wełny, łap tutaj. Dobra. Wyrzuciłem, chodź sobie weź. Okej, okay, zaraz. Ale owca. No weź, bo zniknie ta wełna. Dobra, ale a ja robię już dla siebie tego. Łóżko. A Bella dla siebie zrobi. Masz drewno? Dobra. Mam, przerobię. Dobra, okej. Okay. Na razie postawimy sobie tak, nie wiem gdzie w sumie. Czy w środku domu będziemy mieli to miejsce do kopania? Czy to głupie będzie? Nie, głupie to będzie. Dobra, ja łóżko na razie postawię sobie tutaj, a ty obok mnie możesz. I położymy się, żeby nocka nam minęła. Dobra, ja mam okay? szare. To aha. Połóż tam. Okay, dobra, uwaga, kładziemy się, dobra. Kładziemy się do spania. I słuchajcie, prześpimy się, zrobi się dzień, elegancko będzie i kopiemy dalej w takim razie. Szkoda, że też nie zniknął, ale no trudno. O, punkt odradzania mamy. Dobra, pyk, pyk, także mamy już spawn pointa naszego, więc jest elegancko. Teraz tak, wykopiemy sobie tutaj więcej jeszcze tego żelaza. I naprawdę dużo rzeczy tutaj leci. Okej, okay, słuchajcie, ogólnie zauważyłem, że jedzenia nam nie zabiera, nie? Dlaczego? Bo mamy przetrwanie poziom ustawiony, zobaczcie. Normalnie tutaj mamy przetrwanie, ja i Bella. Więc to jest dziwne ogólnie, że nie zabiera nam jedzenia. No ale tak rozbudowaliśmy już sobie naszą wyspę. Co się stało? Mała krówka! Mała krówka. Wypadła. Ej, tych krów mamy już tyle, że to jest po prostu ich jest za dużo tutaj. A ogólnie nie są nam one za bardzo potrzebne, bo właśnie jedzenie nam nie znika i to jest dosyć dziwne, co się tutaj dzieje, no ale spoko. Tak rozbudowaliśmy na razie naszą wyspę, słuchajcie, i w pierwszym odcineczku wydaje mi się, że i tak bardzo dużo zrobiliśmy rzeczy. Mamy diamentowy kill-off na starcie, to jest w ogóle mega dużo. No. Dajcie znać teraz w komentarzach, co mamy zbudować w kolejnym odcineczku, więc teraz możecie wybierać albo dom, albo jakąś farmę, albo jakąś, nie wiem co. Zagrodę czy coś, także piszcie swoje propozycje w komentarzach. Najlepszy komentarz wybierzemy i też go w jakiś sposób nagrodzimy w kolejnym odcineczku. Także warto pisać komentarze i wymyślać fajne rzeczy. A teraz kopiemy do 300, żeby było równo. O, mamy 300 bloków. 300 bloków wykopane, słuchajcie. Nakopałeś. Także mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak i chcielibyście kolejny odcinek, zostawiajcie koniecznie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl po epickie rzeczy. My z Bellą się z wami żegnamy, no i widzimy się jutro w kolejnym odcineczku. Albo z tej gierki, albo z jakiejś innej. Także koniecznie dajcie znać, czy wam się podoba. My się z wami żegnamy, widzimy się jutro. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa, pa! Pa.